Radni Gorzyc podczas ostatniej sesji przyjęli nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Ceny będą obowiązywały od 1 kwietnia tego roku. Do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzyce przystąpiła tylko jedna firma. Po negocjacjach ustalono nowe stawki, które są wyższe od tych dotychczasowych. Z dużą taką obawą czekaliśmy na rozstrzygnięcie przetargu, bo orientuje się doskonale, jakie ceny są u sąsiadów. Jest ta cena taka, mogę powiedzieć, uśredniona, na podobnym poziomie jak w sąsiednich gminach, nieco wyższa jest w okolicznych miastach. Cieszy mnie to, że ta cena jest 22 zł. Martwi trochę, że jednak ta podwyżka jest. Obecnie mieszkańcy gminy za odbiór odpadów płacą 20 zł za osobę na miesiąc. Jeżeli ktoś posiada kompostownik, opłata ta jest o złotówkę niższa. Jak będą wyglądały te kwoty po podwyżce? Stawka w tym roku będzie wynosić 22 zł od osoby. Jeżeli ktoś posiada własny kompostownik, tu głównie dotyczy to mieszkańców, którzy mają domy jednorodzinne, własne gospodarstwa, ta opłata będzie nieco niższa, to będzie kwota 20 zł od osoby. Jak podkreśla wójt Leszek Surdy, wynika to stąd, że śmieci produkowanych przez mieszkańców przybywa. Jest ich więcej niż chociażby rok czy dwa lata temu. W stosunku do roku 2019, a rozliczyliśmy teraz 2020, mamy o 170 ton odpadów w całej gminie więcej. Spowodowane to jest również tym, że jest więcej mieszkańców w naszej gminie poprzez pandemię. Wszyscy studenci, uczniowie, ci, którzy mogą pracować zdalnie, wrócili do domów. Jest tego efekt. Nowe stawki, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku, podczas ostatniej sesji Rady Gminy przyjęli radni, byli jednogłośni.